Czy istnieją równoległe światy i możemy się pomiędzy nimi przemieszczać? Historia tajemniczego przybysza z Tauretu, która wzbudziła zainteresowanie wielu badaczy tego typu zjawisk, może nam dać sporo do myślenia. W czerwcu 1954 roku na Międzynarodowym Lotnisku w Tokio miało miejsce wydarzenie tak nietypowe, że pozostawiło swoje piętno w literaturze fantastyczno-naukowej. Na jego podstawie Brian Alaspa napisał powieść pod tytułem Człowiek z Tauretu. Wszystko zaczęło się, gdy z samolotu przybywającego z Europy wysiadł pewien elegancko ubrany mężczyzna. Człowiek sprawiał wrażenie wykształconego, kulturalnego biznesmena i zachowywał się całkiem typowo. Nie działo się nic nadzwyczajnego, aż do momentu, w którym rozpoczęła się seria bardzo tajemniczych wydarzeń. Do dziś nie mają one jakiegokolwiek logicznego i potwierdzonego dowodami wyjaśnienia. Pytany podczas kontroli paszportów o swoje pochodzenie, mężczyzna odparł, że jest z Tauretu. Paszport biznesmena zawierał liczne stemple, które potwierdzały, że nie przybywał on w Japonii po raz pierwszy. Okazało się ponadto, że dokument rzeczywiście został wystawiony w kraju o nazwie Tauret. Pracownicy punktu kontrolnego nie kryli zaskoczenia i oznajmili podróżnikowi, że taki kraj przecież nie istnieje. Biznesmen upierał się, że Tauret znajduje się pomiędzy Francją a Hiszpanią. Gdy urzędnicy postawili go przed mapą Europy i poprosili o wskazanie Tauretu, mężczyzna poczuł się dość zdezorientowany, ponieważ nie widział swojego kraju na mapie. Po chwili wskazał jednak na Andorę, w miejscu której, jego zdaniem, powinien znajdować się Tauret. Zestresowany biznesmen zaczął opowiadać o swoim kraju, twierdząc, że istnieje już od ponad 1000 lat i sugerując, że Andora to zmyślone państwo, o którym ani on, ani nikt kogo zna, nigdy nie słyszał. Zdaniem świadków, mężczyzna miał jasną karnację i wyglądał na Europejczyka. Pokazał także prawo jazdy, które zostało wydane w tym samym kraju co paszport i wydawał się zaskoczony faktem, że ktoś wątpi w istnienie jego państwa. Sytuacja stała się na tyle napięta i podejrzana, iż postanowiono zabrać biznesmena na dodatkową kontrolę. Obie strony żywiły nadzieję, że cała sytuacja okaże się zwykłym nieporozumieniem. Mężczyzna władał biegle kilkoma językami, mówił m.in. po hiszpańsku, francusku i japońsku. Jego dokumenty wyglądały na prawdziwe, a jeśli tak nie było, to w jakim celu ktoś miałby podrabiać paszport i prawo jazdy kraju, który nie istnieje? Wieczorem podróżnik został przeprowadzony do strzeżonego pomieszczenia hotelowego, a jego dokumenty schowano w bezpiecznym miejscu. Pomimo, iż pokoju hotelowego przez całą noc pilnowali strażnicy, rano policjanci nie znaleźli w nim mężczyzny. Jakim cudem udało mu się stamtąd wydostać? Okoliczności stały się jeszcze bardziej tajemnicze, gdy policjanci zauważyli, że zniknęły również przetrzymywane przez nich dokumenty podróżnika. Historią przybysza z Tauretu interesowało się setki badaczy. Liczni są przekonani, że tajemniczy podróżnik przybył z równoległej rzeczywistości, przenikając tymczasowo do naszego świata, w którym nie powinien się znajdować. Sceptycy twierdzą jednak, że cała historia może być typową miejską legendą i trudno znaleźć jakiekolwiek dowody na jej autentyczność. Tak czy inaczej, zagadką z roku 1954 fascynuje się do dziś wiele osób. Wydarzenia, które miały miejsce na tokijskim lotnisku, nie są jedynymi w swoim rodzaju. Podobne przypadki zdarzają się o wiele częściej niż większość z nas mogłaby przypuszczać. Od niepamiętnych czasów ludzie na całym świecie znikają w tajemniczych okolicznościach. Wśród nich są też tacy, którzy potem się odnajdują, nie wiedząc gdzie dokładnie byli i ile czasu minęło od ich zniknięcia. Udokumentowano też przypadki osób, które pojawiały się w naszej rzeczywistości praktycznie znikąd, po czym znikały bez śladów. Do tego typu zdarzeń należy nie tylko historia człowieka z Tauretu. Wielu badaczy jest dziś przekonanych o istnieniu równoległych rzeczywistości. W dziedzinie mechaniki kwantowej sformułowano kilka istotnych teorii, które tłumaczą to zagadnienie w racjonalny, naukowy sposób. Jednak nikomu jak dotąd nie udało się jeszcze jednoznacznie udowodnić istnienia równoległych światów. W takiej sytuacji trudno stwierdzić, czy historia człowieka z Tauretu jest efektem przemieszczania się pomiędzy dwoma równoległymi rzeczywistościami.